się Julita Korgol. Jesteśmy tutaj dla was, tak jak głos wołającego na pustyni. Teraz przybliżyło się do was królestwo. Teraz, gdy słyszycie mój głos, teraz jest głoszona do was dobra nowina, tak jak wtedy, gdy Jezus chodził po ziemi, tak jak wtedy, gdy On głosił. On powiedział, że ci, co są Jego uczniami, to samo czynić będą. Przyjaciele, kiedyś tak jak wy, biegłam, zdobywając wykształcenie, szukając tego, co daje świat. Myślałam, że dzięki temu będę szczęśliwa, że dzięki temu zyskam życie. Skończyłam studia prawnicze tutaj na Uniwersytecie Warszawskim. Później tutaj, w jednym z budynków, skończyłam studia podyplomowe. Myślałam, że im więcej wezmę z tego, co oferuje świat, tym więcej zdobędę, tym szczęśliwsza będę. Że im więcej pieniędzy będziemy mieli z moim mężem, tym będziemy więcej znaczyć, tym lepiej nam się będzie żyło. Jednak im więcej mieliśmy, im więcej było pieniędzy, wybudowaliśmy duży dom, urodziłam dwoje dzieci, tym wewnątrz siebie bardziej wiedziałam, że to wszystko, co oferuje mi ten świat, nie daje mi szczęścia, nie zaspokaja tej pustki. Chcesz więcej i więcej, a dziura w środku i tak jest. To jest takie złudzenie. I wtedy, po wielu już latach od ukończenia studiów, dotarła do mnie Ewangelia, tak jak teraz do was. I dla mojej dobrze wykształconej głowy wydawała się głupotą. Myślałam sobie, no tak, Jezusa może potrzebuje ten, co żyje w rynsztoku albo w patologii. Może chory na nieuleczalną chorobę, ale nie ja. Przecież ja posiadłam mądrość tego świata. Po co mi Bóg? Nie myślę w ogóle o Nim. Siebie ustawiłam w swoim życiu w miejscu Boga. Liczyło się moje i dla mnie. Ale dotarła do mnie Ewangelia, a Ewangelia jest prawdą. I ona ryła moją głowę, bo jest powiedziane, że Jezus za nas umarł na krzyżu. Po to, jeżeli uwierzymy, to żebyśmy mogli żyć. Jest też powiedziane, że mowa o krzyżu jest to głupota dla tych, którzy nie uwierzą, ale moc, która może zmienić życie dla tych. Mądrość Boża dla tych, którzy uwierzą i wezmą to do swojego życia. I ja musiałam nad tym się zastanowić. I powiedziałam, jeżeli to jest prawda, Boże, to ja już wiem, jak działa ten świat. I wiem, że nie oferuje mi wcale takiego szczęścia, jak myślałam, gdy miałam 20 parę lat. Więc jeżeli mowa o Twoim krzyżu i o Tobie, Jezu, jest prawdą, to ja tego potrzebuję, bo już nic więcej ten świat mi zaoferować nie może. Powiedziałam, to ja chcę, to ja decyduję się Ciebie poznać. Tak się przychodzi do Jezusa, przez decyzję, nie przez jakieś dziwne działanie z zewnątrz, przez decyzję o tym, że chcę się poznać Jezusa. Teraz, gdy słyszycie mój głos, tak samo jak do mnie kiedyś, przybliża się do was królestwo. Tak samo teraz Duch Święty was, jak mnie kiedyś, przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Pytanie jest tylko do was. Co z tym zrobicie? Co zrobicie z Jezusem, o którym wam świadczę? Co z tym zrobicie? Na to trzeba otworzyć serce. Trzeba się zastanowić nad tym, kim dla was jest Jezus. W jakim miejscu w swoim życiu go ustawiliście? Ja musiałam sobie na to odpowiedzieć. Musiałam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wydawało mi się, że żyję w chrześcijańskim kraju, że skoro jestem dobra, za bardzo nie grzeszę w moim rozumieniu. Nikogo nie zabiłam, nie zgwałciłam, nie okradłam, to pójdę do nieba. Ale jak dotarła do mnie prawda, że nie przez moje uczynki, ale przez wiarę w Jezusa i przez Jego śmierć na krzyżu, przez wiarę w to otwiera się dla mnie niebo. I mogę mieć, jak w niebie tu na ziemi, to zrozumiałam, że dzięki moim uczynkom nigdy nie trafię do nieba. Nieważne, jak będę dobra, nieważne, ile dobra uczynię i nieważne, co zrobię, bo Słowo Boże mówi, że z łaski przez wiarę można trafić do nieba, że z łaski przez wiarę można mieć tutaj na ziemi, tak jak w niebie. Zawołałam do Jezusa, chcę Cię poznać, bo niebo nie jest moim udziałem i nie będzie przez moje uczynki, bo takie jest Twoje słowo, a Bóg zawsze przyznaje się do swojego słowa.
Bóg nigdy nie odejdzie od prawdy. Nie można tego nagiąć w żaden sposób. Zawołałam do Jezusa. Chcę Cię poznać. I choć tak dziwnie to brzmi dla człowieka, którego umysł jest wykształcony, który poznaje prawidła, które widzi oczami, to Bóg dał mi się poznać. Gdy odkryto głos w mojej piersi, zostałam uzdrowiona. Zostałam uzdrowiona przez to, że powiedziałam, na Twoim krzyżu jest moje uzdrowienie, bo jest powiedziane, że każdą chorobę wziąłeś na krzyż, że każde nieszczęście tam wziąłeś, każde zniewolenie. Mam dokumenty na to, że miałam guza i mam dokumenty na to, że go nie mam. O takiej mocy do Was mówię, o takiej mocy, która zmienia życie, która podnosi z martwych, która wyprowadza na wolność. Zostałam uzdrowiona z nowotworu piersi. Zostałam uzdrowiona z choroby tarczycy. Ja nie mam depresji, ja nie mam złego poniedziałku. Nie potrzebuję również zresetować się w piąteczek. Każdy dzień jest tak samo dobry. Zastanówcie się, czy tak samo macie, ale ja chodzę z Jezusem. Na tej ziemi nie ma próżni. Tak jak jest Bóg, tak samo jest diabeł. Jeżeli winisz za coś Boga w swoim życiu, to wiedz teraz, że Bóg jest dobry i tylko dobry. On nie zsyła chorób, nie zsyła nieszczęść. On nie doświadcza ludzi. To jest dobry tata. Może być w niczym niepodobny, może nie doświadczyłeś ojcostwa, więc on nie jest w ogóle podobny do twojego ziemskiego taty. To z Boga wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi powinno brać przykład. To jest dobry tata, ale jak jest Bóg, tak też jest diabeł. Furtką dla diabła jest grzech. I choć naprawdę może wam się wydaje, że to nie jest nic wielkiego, jak sobie czasem poćpasz, popijesz, czy może się połajdaczysz, to wiedz, że grzech jest czymś, co otwiera cię na działanie diabła. Nie wiesz, jak wejdzie i nie wiesz, co zrobi. I nie wiesz, jak zadziała. On jest jak zaraza. Dotyka twoich emocji. Dotyka twojej fizyczności. Dotyka twojego życia. Rozpadają się małżeństwa. Nieszczęśliwe są dzieci. Ale życie z Jezusem jest czymś. Jest miejscem zwycięstwa nad diabłem. Jezus na krzyżu pokonał diabła. Pokonał śmierć. I zmartwychwstał. I Jego zwycięstwo jest udziałem dla tych, którzy się narodzą z Bożego Ducha. Dla tych, którzy uwierzą. I jest za darmo. I nie można na nie zasłużyć. Nie możecie nic zrobić, żeby na to zasłużyć. Trzeba po prostu uwierzyć. Uwierzyć w Jezusa i w Jego ofiarę na krzyżu. Krzyż to jest wyraz miłości Boga do człowieka. On nie ma nic wspólnego z jakimś drewienkiem, które widzicie. Nie ma nic wspólnego z tym krzyżykiem, który wisi gdzieś na ścianie. Ani z tym, który macie na rzemyku, na szyi czy na łańcuszku. To nie jest ten krzyż. To jest miejsce zwycięstwa. Wyraz miłości Boga do człowieka. Bo tak pokochał świat, że siebie dał. Żeby ci, którzy uwierzą, mieli życie wieczne. Żeby ci, którzy uwierzą, mogli mieć jak w niebie, tak na ziemi. Ale to wy wybieracie, wy decydujecie. Wybór jest po waszej stronie. Bóg dał Jezusa. Powiedział, daję wam siebie. Wy decydujecie. Mądrze decydujcie. Zobaczcie, powiedział, kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i śmierć. Ty wybierasz, ty decydujesz właśnie w tej chwili, kiedy mój głos słyszysz wewnątrz siebie, podejmujesz decyzję. Co zrobisz z tym poselstwem, które słyszysz? Bóg powiedział, mądrze decyduj, abyś żył. Ja wybrałam życie i świadczę wam o tym, że żyję. Żyję szczęśliwym, zwycięskim życiem. Kto z was jeszcze w pełni może tak powiedzieć? Bo wybrałam Jezusa, bo uznałam, że mowa o krzyżu jest dla mnie mocą Bożą, jest dla mnie życiem. Uwierzyłam w Jezusa.
Uwierzyłam w Jego ofiarę na krzyżu. Uwierzyłam, że stamtąd płynie do mnie życie. A ci, którzy uwierzyli, doświadczają zwycięstwa. Nie, to jest twój problem. Kochani, nie zostaliście powołani do tego, ażeby każdego dnia doświadczać nieszczęścia czy trudności. Nie do tego, do chwały. Do chwały zostaliście powołani. Do tego, żeby wybrać życie i żyć. Ale musicie zdecydować. Możecie na Jezusa, wierząc w Niego, złożyć każdy swój ciężar, każde swoje nieszczęście. Nie wiem, z jakiego miejsca w swoim życiu wychodzicie, ale nie ma takiego nieszczęścia, które jest większe niż Jezus. Jest powiedziane, że On świat zwyciężył. Świat zwyciężył. Wszystko możecie złożyć na Niego. Przez wiarę w Jezusa, przez wiarę w Jego ofiarę na krzyżu, przez wiarę w Jego zwycięstwo, przez wiarę w pusty grób i Jego zmartwychwstanie, to jest dla was. To trzeba wziąć. To nie jest tak, że można sobie żyć bez Boga i będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze, bo jest powiedziane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I tylko przez nowe narodzenie przyjmujemy zwycięstwo z krzyża. To jest jedyna droga. To jest wyraz miłości Boga dla człowieka. Powiedział: przyjmij mnie. Ja zawołałam do Jezusa. Pociągnij mnie do siebie. Potrzebuję Ciebie. Każdego dnia potrzebuję zobaczyć, jak jesteś prawdziwy. Naopowiadali mi w tym kraju nieprawdziwych rzeczy o Tobie, że muszę doświadczać nieszczęścia, że to mój krzyż. To jest nieprawda. Jezus powiedział, nie żeby brać swój krzyż, ale kto nie bierze swojego bala, tak jest powiedziane w oryginale, i nie odgradza się od tego świata, ten nie jest mnie godzien. Co to znaczy w ogóle odgrodzić się od tego świata? To znaczy przyjąć Bożą prawdę i prawdę o krzyżu z Ewangelii do swojego życia i dzięki niej zwyciężać. Moje życie jest tego świadectwem. W moim życiu każdego dnia doświadczam mocy Bożej. Jestem mamą, jestem żoną. Każdego dnia Boże prawdy stosuję w moim życiu. Dzięki nim zwyciężam i żyję. Przez to, że przyjęłam Jezusa, przez takie zwiastowanie, jak wy słyszycie też teraz, do mnie też przybliżyło się Królestwo. Jesteście powołani do tego, żeby zwyciężać, żeby być szczęśliwi, do chwały, ale przez waszą decyzję o tym, czy przyjmiecie Jezusa, czy nie. Wstępujecie w dziedzictwo, które mamy z krzyża. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Nie można na to zasłużyć. Musicie podjąć decyzję przez wolną wolę, którą dał wam Bóg, o tym, co zrobicie z tym, co słyszycie teraz. Ja wybrałam życie, żeby żyć. Wy też musicie mądrze zdecydować. Teraz, gdy słyszycie mój głos, teraz nie zatwardzajcie swoich serc. Teraz możecie zdecydować, czy wybieracie Jezusa, chcąc żyć, czy wolicie chodzić za rękę z diabłem. Decyzja jest po waszej stronie. Nikt za was jej nie podejmie. Mądrze decydujcie, ażeby Królestwo stało się waszym udziałem. Amen.